znajdujemy się w miejscu, w którym prawie dokładnie 40 lat temu wydarzyła się jedna z największych w historii polskiego lotnictwa katastrofa. Dokładnie w tym miejscu, 14 marca 1980 roku, rozbił się transkontynentalny samolot lecący z Nowego Jorku, IU-62 Mikołaj Kopernik. Tak to miejsce wygląda 40 lat później. Patrzymy z kierunku z tej strony. Samolot nadleciał. Podczas lądowania nastąpiła awaria. Tuż przed lądowaniem samolot utracił sterowność i możliwość lotu i rozbił się dokładnie w tym miejscu, na terenie dawnego fortu XIX-wiecznej twierdzy Warszawa. Samolot uderzył w ziemię dokładnie w tym miejscu, które tutaj widać. I w tym miejscu spoczywała większość resztek tego samolotu. Trudno mówić o wraku, ponieważ siła zderzenia była tak duża, że samolot rozpadł się na drobne kawałki, z których część tutaj spoczywała pod wodą w dawnej fosie. Część leżała w miejscu dawnego dziedzińca przed dawnym budynkiem koszarowym fortu, który tutaj widać. Jest on obecnie pozbawiony elewacji. Widać być może, albo i nie widać, takie resztki, takie arkadki. To są dawne pomieszczenia koszarowe. I nieliczne fragmenty zostały rozrzucone na terenie fortu już za tym wzgórzem, za tym osłoniętym ziemią budynkiem koszarowym. Po to, aby te wszystkie części pozbierać, w tym miejscu mniej więcej została wykonana ścianka szczelna, taka sama, jaką się stosuje w budownictwie, na przykład podczas prac fundamentowych, podczas wykonywania głębokich wykopów. Woda z tej części fosy została wypompowana. Ta fosa była wówczas zamarznięta i dopiero wówczas można było resztki samolotu, które tutaj były, wydobyć. Tak to miejsce wygląda teraz, dokładnie 40 lat po tamtych wydarzeniach. Pokazuję je dlatego, że miejsce to przez wiele lat było swego rodzaju tajemnicą. Miejsce, w którym doszło do katastrofy, czyli teren dawnego fortu, to była jednostka wojskowa i tam oczywiście wstęp był zabroniony, tak jak to zazwyczaj z terenem wojskowym bywa. Tak więc ten teren, jak widać, jest niedostępny, ponieważ jest za wodą, nie można tam przejść, no chyba że ta woda jest zamarznięta. Tym niemniej był to wówczas teren pilnowany i nikomu oczywiście tam nie wolno było wejść. Tutaj, aby dostać się na ten teren, można przyjechać tylko jedną ulicą, która wówczas nosiła nazwę ulicy Rozwojowej. Dzisiaj nazywa się ulicą Pawła Lipowczana. Nosi imię kapitana samolotu, Mikołaj Kopernik. I można było nią dojechać tylko do bramy prowadzącej do fortu. Aby dostać się tutaj na teren, trzeba by było przejść przez następną bramę, która tam była obok. Natomiast przez wiele lat wisiała tam tablica zakazująca wstępu na ten teren. Dlatego raczej niewiele osób tutaj odważyło się przyjść. Tutaj na górze
w tym miejscu, gdzie jest ta pryzma kamieni, przez wiele lat stał krzyż, który był czymś w rodzaju pierwszego pomnika upamiętniającego to miejsce. Ten krzyż został kilka lat temu z tego miejsca usunięty i przełożony w miejsce nowego pomnika, który powstał tuż obok, i za chwilę to miejsce też pokażę. Część tego terenu została tutaj oczyszczona z drzew i wysprzątana. Stwarza dosyć miłe wrażenie. Tu jest takie sztucznie usypane wzniesienie, które kiedyś najprawdopodobniej pełniło rolę strzelnicy i kulochwytu. I prawdopodobnie taką też funkcję miała stojąca tam na górze ściana. Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu ten teren generalnie wyglądał o mniej więcej tak jak tutaj obok. To znaczy był pokryty takimi właśnie krzakami. I jak widać może albo nie widać, jest tutaj teraz całkiem sporo śmieci. Także tak to miejsce wygląda dzisiaj. Wygląda ten pomnik z drugiej strony. Tekst, który na niej jest umieszczony, widniał na starej tablicy, na starym pomniczku, który był zlokalizowany w miejscu, które pokazywałem przed chwilą. Natomiast napis tu na dole jest nie do końca prawdziwy, ponieważ rzeczywiście krzyż, który tutaj jest, to jest element starego pomnika, który został usunięty. Natomiast oryginalny fragment poszycia samolotu znajdował się w tym miejscu, gdzie są te oto dwa otwory, i
już go tutaj nie ma. Został usunięty w trakcie przenoszenia tego krzyża na nowe miejsce. Jeszcze widok dawnego fortu i miejsca, w którym katastrofa się wydarzyła, tutaj z góry. Może troszkę lepiej to widać. Samolot nadleciał z tamtej strony. W tym miejscu, tam za drzewami, znajduje się próg pasa startowego w odległości około 400 metrów, być może. Teraz nie wiem, to jest rzecz do sprawdzenia, trzeba sprawdzić na mapie. Budynek, który tutaj widać, to tak zwany poprawczak. Samolot spadając mógł uderzyć w ten budynek. Jedna z legend głosi, że w ostatniej chwili pilot za pomocą tego, co w samolocie jeszcze pozostało sprawne, doprowadził do sytuacji, że zderzenie z ziemią nastąpiło mniej więcej właśnie w tym miejscu obok budynku. Czy to jest prawda, to oczywiście się tego nigdy nie dowiemy. W głębi tego terenu, tam gdzie kończy się biały mur od zakładu poprawczego, właśnie w tamtym miejscu znajduje się siatka z bramą i przez wiele lat właśnie w tamtym miejscu ta brama była zamknięta i tam znajdowała się tablica zabraniająca wstępu tutaj na ten teren. Cały ten teren, na którym dzisiaj jest ten pomnik, był pokryty drzewami, tu były generalnie chaszcze i żeby dotrzeć do dawnego pomniczka, należało przejść z drugiej strony tego wzgórza, idąc wzdłuż płotu, okrążając te wzgórza, które prawdopodobnie są dawną strzelnicą, i pomniczek stał mniej więcej w tym miejscu. Tutaj. Natomiast cały fort, cały teren tutaj za fosą był niedostępny, stanowił teren wojskowy i tam wstęp był wzbroniony. Dzisiaj jest inaczej. Wojsko opuściło ten teren, więc można tam wejść, przy czym samo miejsce katastrofy, samo miejsce, w którym znajdowały się resztki samolotu, jest niedostępne, ponieważ jest tutaj parking i wejście na ten parking broni budka z szlabanem. Można natomiast bez problemu wejść na teren, który znajduje się tutaj za wzgórzem kryjącym budynek koszarowy, i w tamtym miejscu stoją współczesne, dwa współczesne baraki. I dzisiaj można tam bez problemu wejść na ten teren. Zanim
te arkadki, to jest dawny budynek koszarowy, pozbawiony obecnie elewacji. W tych arkadkach znajdowały się sale, pomieszczenia koszarowe dla żołnierzy. Poświęcone osobom, które straciły życie w tym wypadku. Ciekawostką jest to, że nie wszyscy wymienieni są z imienia i nazwiska. Z tej strony na pomniku umieszczona jest sylwetka, charakterystyczna sylwetka samolotu. Był właściwie pasażerem na prawach, w pewnym sensie, członka załogi. Był po prostu, można by powiedzieć, cichociemnym. To znaczy był agentem ochrony, który udając pasażera podróżował, mając za zadanie ochraniać lot przed porwaniem samolotu. Natomiast było to okres, kiedy porwania samolotu miały zupełnie inny charakter niż ma to miejsce obecnie. Samoloty nie były porywane w celach dokonania zamachów terrorystycznych, natomiast wielokrotnie samoloty Polskich Linii Lotniczych LOT były porywane przez pasażerów, którzy byli zdesperowani, aby uciec po prostu z kraju i nie mieli możliwości wyjazdu, ponieważ obywatele Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie mieli prawa podróżować tam, gdzie chcieli, wtedy, kiedy chcieli, i praktycznie byli w kraju uwięzieni. Na to, żeby wyjechać z kraju, była potrzebna specjalna zgoda, nie mówiąc o tym, że obywatele pozbawieni byli paszportów, a decyzję o tym, czy taki paszport otrzymają, uprawniający do podróży zagranicznych, zależała od widzimisię różnych służb, które domagały się różnych usług w zamian za wydanie paszportu, i wiele osób na tego typu sytuacje po prostu się nie godziła. Tak więc wśród pasażerów zdarzali się ludzie, którzy pod przykrywką pasażerów pełnili rolę ochrony zabezpieczającą przed tego typu incydentami. Przy czym incydenty te miały najczęściej miejsce na liniach, na lotach krajowych.